Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy na debatę z kandydatami na stanowisko burmistrza miasta Żagań w nadchodzących wyborach samorządowych. Dziękujemy naszym gościom za przybycie. Małgorzata Kalinowska, Daniel Marchewka, witam. Tomasz Nowak, witam Państwa. Sławomir Kowal, witam wszystkich. I Sebastian Kulesz. Dzień dobry. Nasze spotkanie będzie składać się z dwóch rund. W każdej kandydaci odpowiedzą na 10 pytań. Pomiędzy rundami planujemy 15-minutową przerwę. Wszyscy kandydaci zapoznali się wcześniej z regulaminem debaty. Odpowiedzą na te same pytania i mają do dyspozycji jednakowy czas na odpowiedź. 30, 60 i 90 sekund. W zależności od złożoności pytania. Debatę rozpoczynamy krótką autoprezentacją kandydatów. Proszę podać imię, nazwisko, wiek, wykształcenie, poglądy polityczne, czyli przynależność partyjna, członkostwo lub deklaracja poparcia dla której partii. Czas wypowiedzi, jedna minuta. Pani Kalinowska rozpoczyna. Witam jeszcze raz bardzo serdecznie. Nazywam się Małgorzata Kalinowska, mam 55 lat. Jestem pedagogiem i psychologiem. Mam 34-letni staż pracy. Nie przynależę do żadnej partii politycznej. Natomiast reprezentuję Stowarzyszenie Ruch Mieszkańców Nasze Miasto, Nasz Powiat. Dziękuję. Pan Daniel Marchewka. Nazywam się Daniel Marchewka, mam 44 lata, wykształcenie wyższe, ekonomiczne i administracyjne. Jeżeli chodzi o moje poglądy polityczne, to staram się ze wszystkiego, co pożyteczne i dobre, czerpać po trochę. Nie mam określonych takich twardych, jakichś, powiedzmy, ortodoksyjnych poglądów. Natomiast szanuję drugiego człowieka, szanuję Polskę, szanuję swoich mieszkańców, obywateli, z którymi żyję. Natomiast jeżeli chodzi o moje doświadczenie zawodowe, no to doświadczenie na stanowisku burmistrza, doświadczenie w takiej już prywatnej działalności. Czy przepraszam, przerwę. Chodziło o wykształcenie. O doświadczeniu będziemy dobrze, mówić za dobrze. Chwilę. Także jeżeli tyle, to dziękuję bardzo. Pan Tomasz Nowak. Witam wszystkich widzów telewizji Żagań. Nazywam się Tomasz Cezary Nowak. Mam 40 lat, jestem ekonomistą z wykształcenia, ukończyłem Wydział Prawa, Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Na co dzień jestem politykiem, należę do Partii Prawo i Sprawiedliwość. Zawodowo zajmuję się współpracą tutaj z żagańskimi przedsiębiorcami, pracuję w Urzędzie Pracy w Żaganiu. Ponadto jestem radnym obecnej kadencji i prezesem klubu Beskid Bożnów. Dziękuję bardzo. Pan Sławomir Kowal. Dzień dobry, Sławomir Jan Kowal. W dniu wyborów lat 52 z wykształcenia jestem magistrem inżynierem zarządzania strategicznego. Jestem również uprawnionym mediatorem i negocjatorem sądowym. Posiadam uprawnienia studiów MBA, najwyższy stopień specjalizacji w zarządzaniu. A co do poglądów politycznych w samorządzie, to, szanowni Państwo, nie dzielimy ludzi na lewych, prawych, środkowych, no, zielonych, czerwonych i tak dalej. Każdy człowiek jest taki sam. A co jeszcze? Wszystko, dziękuję. No do tej pory żaden kandydat nie odpowiedział na temat poparcia partii. Pytaliśmy o członkostwo. Lub... ja powiedziałem, jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Tak. Nie jestem członkiem żadnej partii politycznej, natomiast uzyskałem poparcie koalicji 15 października i wielu innych organizacji pozarządowych. Dobrze. Pan Sebastian Kulesza. Sebastian Kulesza, lat 47. Z wykształcenia jestem magistrem filologii angielskiej, nauczycielem od wielu lat, również tłumaczem języka angielskiego, przysięgłym tłumaczem. Jeśli chodzi o przynależność, nie przynależę do partii politycznej. Oczywiście swoje poglądy mam. Zlokalizowałbym je jako poglądy konserwatywne. Ale otwarty jestem na wszelkiego rodzaju środowiska. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. I przechodzimy do pytań. Pytanie pierwsze.
Jakie ma Pani, Pan przygotowanie i doświadczenie do pełnienia funkcji, do której kandyduje w obecnych wyborach samorządowych? Maksymalny czas na odpowiedź 1,5 minuty. Rozpoczyna Pani Kalinowska. Tak jak powiedziałam wcześniej, jestem związana z oświatą żagańską od 34 lat. Przez ostatnie 5 lat byłam menedżerem publicznej szkoły podstawowej nr 1 w Żaganiu. Środowisko, do którego weszłam, było to dla mnie nowe środowisko, gdzie musiałam nawiązać współpracę. I dla mnie najważniejsza jest praca zespołowa, gdzie wiem, że mogę liczyć na fachowców, którzy będą rozwiązywać różne problemy. Zatem uważam, że zespół jest najważniejszy, potencjał tego zespołu. Zatem twierdzę, że tyle lat poświęconej współpracy na rzecz pewnej placówki, która zresztą była niemałą placówką we współpracy z samorządem, wiem bardzo dobrze, z jakimi problemami się zmagamy, nie tylko ja, ale też różne komórki związane z pracą w Urzędzie Miasta. W związku z tym kładę na pełny profesjonalizm i współpracę z zespołem, który zastanę, a w związku z tym, że to jest mój nie pierwszy zespół nowy, z którym miałabym podjąć pracę, wiem, że na rzecz drugiego człowieka, na rzecz naszych mieszkańców jestem w stanie zrobić bardzo wiele i na pewno mi się to uda. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Pan Daniel Marchewka. Ja w samorządzie, bo mówimy o samorządzie, w tym roku będę 20 lat. Miałem przyjemność być radnym powiatowym, członkiem zarządu powiatu żagańskiego. Miałem przyjemność być przewodniczącym Rady Miasta Żagań. Miałem ogromną przyjemność i zaszczyt pełnić funkcję burmistrza miasta Żagania. Od tamtego czasu nieprzerwanie jestem również radnym. Jeżeli chodzi więc o samorząd, to mogę powiedzieć, że w pewnym sensie znam go od podszewki, choć skromnie na to patrzę, bo człowiek uczy się całe życie. Ale mam też swoje przemyślenia, refleksje, które wynikają i z wygranych, i z porażek. Natomiast jeżeli chodzi o stanowisko, które się ponownie ubiegam, burmistrza miasta Żagań, to przede wszystkim potrafię zarządzać miastem, potrafię znajdować najlepsze rozwiązania na moje możliwości oczywiście i wykorzystywać szanse, jakie się dla miasta nadarzają. Również doświadczenie związane z prywatnym biznesem pomogło mi inaczej spojrzeć na sferę związaną z funkcjonowaniem przedsiębiorców żagańskich i rozwojem miasta, co daje mi rękojmię tego, iż mogę sprostać szerszym wymaganiom, jakie dla mnie przypadną, jeżeli chodzi o tę funkcję. Także z mojej strony to tyle. Człowiek uczy się całe życie. Mam nadzieję, że jeszcze przede mną wiele. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Pan Tomasz Nowak. Tak, szanowni Państwo, jak wspomniałem, jestem ekonomistą z wykształcenia. Na co dzień współpracuję z żagańskimi przedsiębiorcami. Pomagam im pozyskiwać pomoc publiczną, pomoc de minimis czy pomoc z PFRON. Wydaje mi się, że ta współpraca przebiega dosyć dobrze. To daje mi tutaj doświadczenie, jeżeli chodzi o współpracę z żagańskimi przedsiębiorcami. Poza tym od 5 lat mam zaszczyt pełnić funkcję radnego miasta Żagań dzięki Państwu zaufaniu. Tutaj z Państwem udało się realizować dużo różnych projektów. Zachęcam tutaj do śledzenia moich social mediów. Tam wszelkie projekty, które udało się realizować lub nie, staram się Państwu prezentować. Tak jak też wspomniałem, zarządzam klubem sportowym, co nie jest łatwe wbrew pozorom. Ten klub reaktywowaliśmy od podstaw. Udało się tutaj osiągnąć dużo sukcesu. Udało się tutaj awansować z tym klubem o ligę wyżej. Obecnie pozyskujemy sponsorów. Zarządzamy tutaj celami strategicznymi i operacyjnymi. Staramy się rozwijać klub. Dziękuję bardzo. Pan Sławomir Kowal. Szanowni Państwo, w 2002 roku w pierwszych wyborach samorządowych bezpośrednich miałem ten zaszczyt zostać burmistrzem miasta Żagań jako młody człowiek. A przez 11 lat piastowania funkcji burmistrza widzicie Państwo, jak rozwinął się Żagań. Te wszystkie inwestycje, które są na każdym
rogu Żagańskiej ulicy w każdej dzielnicy, to zasługa zespołu, z którym pracowałem, i moja. Jestem z tego dumny. Wówczas Żagań był bardzo aktywny w pozyskiwaniu środków finansowych z Unii Europejskiej i nie tylko. A dzisiaj, szanowni państwo, po 11 latach wracam, by Żagań szedł ścieżką rozwoju, która jest niezwykle potrzebna temu miastu. Jestem przedsiębiorcą, obecnie realizuję się w branżach finansowych i energetycznych. Pracuję dla dużych projektów inwestycyjnych. Żagań również musi postawić na projekty inwestycyjne, na nowe miejsca pracy. To jest niezbędne do rozwoju, to jest niezbędne do zatrzymania ludzi młodych i do dobrego, wygodnego życia dla wszystkich. Dziękuję. Pan Sebastian Kulesza. Szanowni państwo, od 10 lat jestem w samorządzie dzięki zaufaniu mieszkańców. Przez 4 lata pełniłem funkcję radnego, natomiast od ponad 5 lat jestem zastępcą burmistrza miasta Żagania. I to jest bardzo ciekawe stanowisko, ze względu na to, że mogę obserwować działanie burmistrza i wyciągać wnioski, zauważać, co w takim działaniu można jeszcze lepiej zrobić i w jaki sposób je udoskonalić. Natomiast zaciekawię państwa, ponieważ moja praca zawodowa również pomaga mi w pełnieniu tej służby. Z jednej strony to bycie nauczycielem otwiera na innych ludzi, otwiera na młodych ludzi, ale nie tylko. I to pomogło mi otworzyć się na mieszkańców, to pomaga mi w rozmowach z mieszkańcami. Jest pewnego rodzaju szczególne wyczulenie na potrzeby, które mieszkańcy przedstawiają burmistrzowi. A druga sprawa to również moja umiejętność posługiwania się językiem angielskim w wielu kwestiach komunikacyjnych, zarówno z przyjezdnymi osobami, czy to z Armii Amerykańskiej, czy to gośćmi, tak jak dzisiaj na rocznicy Wielkiej Wycieczki, ale również w rozmowach z inwestorami tym językiem swobodnie się posługuję, myślę, że pomaga mi właśnie w tego typu. Dziękujemy. Przechodzimy do pytania drugiego. Co w ciągu ostatnich miesięcy, lat zrobiła pani, pan dla miasta Żagań lub jego mieszkańców, nie licząc działań w zakresie obecnej kampanii wyborczej? Maksymalny czas na odpowiedź 1,5 minuty. Rozpoczyna pan Daniel Marchewka. Mógłbym powiedzieć żargonem sportowym, że zostawiłem serce na murawie, jeżeli chodzi o grę dla Żagania i dlatego, aby miasto rozwijać, patrzeć na wszystkie aspekty jego funkcjonowania, będąc radnym, bo mówimy tutaj o tej przestrzeni, jeżeli chodzi o te kilka lat, bo nie pokazuję się przed wyborami, tylko byłem aktywny od naprawdę, od kiedy pamiętam, a ta kadencja była specyficzną kadencją, była to też kadencja, w której musiałem wyciągnąć wiele wniosków i znaleźć w sobie też pokorę, jak również siłę, aby realizować swoje zamierzenia w przyszłości. I gdy spojrzę na to, to mogę powiedzieć w ten sposób. Każda sytuacja, która budziła kontrowersje w Żaganiu, była przeze mnie w pewnym sensie zasygnalizowana, chociaż starałem się unikać tego, aby wchodzić w ostrą krytykę czy na kurs kolizyjny z panem burmistrzem Andrzejem Katarzyńcem, ze względu na to, że to i tak by nie zmieniło za wiele, a mogłoby powodować dodatkowe zastoje, jeżeli chodzi o rozwój miasta. I w tych wszystkich dziedzinach, na które zwracałem uwagę, myślę, jeżeli chodzi o mieszkańców, to mogą oni stwierdzić, że byłem obecny sercem, swoim intelektem i tym, aby powstrzymać jakiekolwiek negatywne skutki funkcjonowania tego, co było w mieście. Dziękuję. Pan Tomasz Nowak. Szanowni państwo, jak wspomniałem wcześniej, mam zaszczyt bycia radnym w obecnej kadencji Rady Miasta. Taki postawiłem sobie cel na początku mojej kadencji tutaj, żeby z państwem pracować. Chyba jako jedyny z radnych, którzy teraz startują, mam okazję pochwalić się tym, co udało się z państwem realizować, wspólnie z państwem, bo z tego, co widzę, to wszyscy mówią, co będą robić. Ja mam okazję też pochwalić się tym, co było z państwem zrobione. Starałem się z państwem współpracować, organizowaliśmy różnego rodzaju imprezy charytatywne, organizowaliśmy różnego rodzaju imprezy sportowe.
też tutaj odpowiadałem na Państwa zapotrzebowanie, jeżeli chodzi o pomoc właśnie w organizacjach tych imprez. Tak widzę właśnie, jeżeli chodzi o rolę pojedynczego radnego, że ma Państwa wspierać. Jeżeli chodzi o to, co udało się zrobić, to chwalę się tu na Facebooku. Tutaj wiem, że spotyka się to z Państwa bardzo dobrym przyjęciem i za to też Państwu serdecznie Państwu dziękuję. Nie ukrywam, to zależało mi najbardziej, żeby aktywizować społeczeństwo obywatelskie w Żaganiu, gdyż mam takie wrażenie, że bardziej kochają nasze miasto ludzie, którzy w nim nie mieszkają, niż sami mieszkańcy. To strasznie mnie bolało na początku tej kadencji, bo starałem się, żeby to zmienić. Wydaje mi się, że być może, jeżeli małej części mi się to udało, to jest to mój mały sukces. Dziękuję bardzo. Pan Sławomir Kowal. Szanowni Państwo, od dwóch kadencji jestem również, mam przyjemność Państwa reprezentować w Sejmiku Województwa Lubuskiego, co mnie jeszcze bardziej wzmocniło w pracy dla Państwa w samorządzie. Nie prosiłem się o spotkania z burmistrzami, którzy pełnili tę funkcję. Nie przeszkadzałem burmistrzom w pełnieniu swojej pracy dla Państwa, ale udało mi się między innymi pomóc mieszkańcom na ulicy Kołorzuchowskiej w bezpiecznym przejściu dla pieszych, wyremontowaniu, dokończeniu remontu ulicy Przyjaciół Żołnierza Wojewódzkiej, lotników alianckich, w budowie chodnika na Jana Pawła II, w opracowaniu w końcu koncepcji budowy ronda przy Kościółku Świętego Ducha. I mam dla Państwa niespodziankę, Szanowni Państwo, Sejm Województwa Lubuskiego zarezerwował pieniądze na projekt budowlany, no techniczny, i właśnie trwa proces rozstrzygania przetargu, także miasto nie będzie musiało nic dokładać do tej dokumentacji. Projekt powstanie w przeciągu kilkunastu następnych miesięcy i będziemy ruszać z budową ronda, tak bardzo potrzebnego ronda dla Żagania. Moją pierwszą decyzją, czy współdecyzją z radnymi województwa lubuskiego dla Żagania, to było pomóc w budowie boiska sportowego z programu Lubuskiej Bazy Sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 u pani Kalinowskiej. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Pan Sebastian Kulesza. To ciekawe, co tutaj słyszymy od poprzednich burmistrzów, bo zarówno jednego, ani drugiego za bardzo w tej kadencji rzeczywiście nie spotykaliśmy, jeśli chodzi o te działania, które podejmowaliśmy. Tutaj słyszę, że były jakaś pomoc dla samorządu z ramienia pana radnego sejmiku. Natomiast tej pomocy my tutaj tak naprawdę nie uświadczaliśmy. Staraliśmy się dbać o te projekty, które były dofinansowywane również z Sejmiku Wojewódzkiego poprzez nasze działania. No i właśnie, po pierwsze, jest to 61 milionów pozyskanych środków tutaj dla Żagania przez te lata kadencji. Po drugie, godziny spędzone z Państwem na rozmowach, na spotkaniach, na załatwianiu Państwa bezpośrednio spraw, z którymi przychodziliście do urzędu i nie tylko. Również uczestnictwo w uroczystościach miejskich, bo tego troszeczkę brakowało w zeszłej kadencji i wydaje mi się, że tutaj udało się to nadrobić. Kontakty z miastami partnerskimi, ale również wiele projektów, które zostały zrealizowane tutaj na terenie miasta, które były wsłuchaniem się w głos mieszkańców, związanych zarówno z kulturą, jak i turystyką, które w mieście się tutaj dzieją i myślę, że powinny być kontynuowane. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Pani Małgorzata Kalinowska. Szanowni Państwo, profesor Bartoszewski powiedział, że są rzeczy, które warto i są rzeczy, które się opłaca. Nie wszystko to, co warto, opłaca się i nie wszystko to, co się opłaca, warto. Myślę, że jako wieloletni nauczyciel, pedagog przez 34 lata, a w szczególności przez ostatnie 15 lat, gdzie miałam możliwość pełnienia funkcji dyrektora Szkoły Żagańskiej Jedynki, zrobiłam dla Żagania to, co jest najważniejsze. Starałam się wspierać żagańskie dzieci, rodziców, aby mogli opuścić mury szkoły i podejść do następnych szkół, do następnego etapu szkolnego przygotowani. Tak jak tutaj mój przedmówca powiedział, pan Kowal, o boisku szkolnym, tych działań było naprawdę bardzo wiele. Mimo, że szkoła pochodzi z 1900 roku
i jej mury zewnętrzne są bardzo stare, to muszę powiedzieć, że Żagańska jedynka w środku naprawdę jest szkołą bardzo nowoczesną. Wszystkie jej sale są przygotowane, multimedialne, z projektorami, czyste, higieniczne, przynajmniej takie zostawiłam. Mają przepiękne dzieci boisko szkolne, salę gimnastyczną, nowy piec, ale muszę też również dodać, że sama te wszystkie projekty prowadziłam indywidualnie. To znaczy otrzymywałam pieniążki z organu prowadzącego, ale byłam odpowiedzialna za dokumentację. I drodzy Państwo, jeszcze rzecz najważniejsza. Najpierw trzeba powiedzieć o... Czas, przepraszam bardzo. To może chociaż zdanie tylko dokończę. Dobrze. Najpierw trzeba powiedzieć, że człowiek jest najważniejszy, a potem wszystkie rzeczy. Więc najpierw dzieci, a potem wszystko to, co jest dookoła. Więc na dzieci i na człowieka zawsze stawiam. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Przechodzimy do pytania trzeciego. Proszę wymienić dwie pierwsze ważne decyzje po objęciu funkcji burmistrza. Maksymalny czas na odpowiedź 1 minuta. Rozpoczyna pan Tomasz Nowak. Pewien polityk kiedyś powiedział, gospodarka głupcze. I tu myślę, że tutaj największe jest pole dla przyszłego burmistrza do zrobienia. Na pewno należałoby znaleźć tutaj inwestora strategicznego, jeżeli chodzi o naszą strefę gospodarczą, która dopiero teraz wstaje. Żałuję, że nie wcześniej, bo wydaje mi się, że to jest 15 lat za późno. Na pewno tutaj musiała być powołana specjalna komórka tu do poszukiwania tych przedsiębiorców, którzy chcieliby tutaj w naszej strefie zainwestować. To byłaby moja pierwsza decyzja. No, a druga generalnie by się wiązała tutaj z edukacją. Na pewno bym chciał, żeby w żagańskich szkołach zapanował spokój, bo tutaj mam sygnały, że tego brakowało w ciągu ostatnich 5 lat. I tutaj takie są generalnie postulaty mieszkańców, bo brak spokoju w edukacji się wiąże z tym, że nie ma komfortu pracy dla nauczycieli i też to się odbija na uczniach. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Pan Sławomir Kowal. Oj, tych decyzji będzie więcej, szanowni państwo. Dwie pierwsze ważne decyzje. Na pewno, dwie pierwsze. Na pewno przeanalizowanie inwestycji, które są w trakcie, rozliczenie ich i zamknięcie, oby było można. I spotkanie się ze wszystkimi pracownikami, które podlegają pod Urząd Miasta, przeanalizowanie tego wszystkiego. Przede wszystkim z oświatą, bo tu sytuacja jest wymagająca tego. Czytamy wszyscy, co się dzieje, czytamy o tych procesach, o tej organizacji pracy w oświacie. Wymaga to na pewno uspokojenia, a to jest największy wydatek budżetowy na dzisiaj miasta Żagań. I to jest inwestycja w kapitał ludzki. Dziękuję. Dziękujemy. Pan Sebastian Kulesza. Po pierwsze, byłby to kontakt z inwestorem, który już tutaj pojawił się w Żaganiu i dopracowanie tych kwestii warunków umieszczenia ich zakładu na terenie Żagania. Po drugie, wizyta zarówno w Urzędzie Wojewódzkim, jak i w Urzędzie Marszałkowskim, przywitanie się z nowym marszałkiem województwa lubuskiego, ponieważ uważam, że dzięki takim kontaktom Żagań ma szansę na pozyskanie środków z zewnątrz. Dziękuję. Pani Małgorzata Kalinowska. Tak, według wyniku Forbes 2023 najważniejsze jest empatyczne przywództwo. Jeszcze 8 lat temu o takich rzeczach nawet nie wspominano, bo są inne wartości ważniejsze. Ja, tak jak powiedziałam wcześniej, stawiam na zespół. W związku z tym najpierw bym się spotkała z zespołem, zapoznałabym się z ich kompetencjami i następnie ze strategią programów, które są realizowane w trakcie. Nie chciała tu bym przekreślać żadnych inwestycji, a bardziej pochylić się nad inwestycjami, które można dokończyć, które ewentualnie potrzebują wsparcia. I jak najbardziej współpraca z województwem, ponieważ, drodzy Państwo, relacja i komunikacja są podstawą pozytywnych efektów każdej pracy. Zatem stawiam na zespół Urzędu Miasta, gdzie na pewno składa się z wielu wspaniałych specjalistów i którzy czekają na rozwiązanie niektórych problemów, by móc miastu te efekty pokazać. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Pan Daniel Marchewka. Myślę, że nie byłoby problemu z tym, aby płynnie przejść do pracy.
i naprawdę solidnie zacząć zarządzać miastem. Ale jeżeli mówimy o dwóch konkretnych, ważnych decyzjach, to pierwsza dotyczyłaby projektu związanego z rewitalizacją czy zmianą basenu odkrytego w Żaganiu, bo naprawdę pochyliłbym się nad tym i zmieniłbym totalnie ten projekt, bo to, co tam w tej chwili mamy, to takie ładnie wyglądające dwa bajorka, które nie będą tak naprawdę dobrze funkcjonować. I tutaj miałbym odwagę, żeby to zrobić. Druga ważna decyzja, no to rozliczenie inwestycji związanej z budową przedszkola przy ulicy Żarskiej i bezkompromisowe podejście do przedsiębiorcy, jeżeli chodzi o kwestie związane z tą inwestycją, jak również z tym, z czego powinien się wywiązać i gdzie troszeczkę zawalił, przepraszam za kolokwializm, urząd. Także to są te dwie ważne decyzje. Dziękujemy bardzo. Pytanie czwarte. Działalność których spółek miejskich ocenia pani, pan pozytywnie, a których negatywnie? Czy po wyborach zostanie wymieniona kadra zarządzająca wszystkich spółek miejskich? O ile zostaną zmniejszone pensje prezesów spółek i rad nadzorczych? Maksymalny czas na odpowiedź, 1,5 minuty. Rozpoczyna pan Sławomir Kowal. Tak, szanowni państwo, najpierw trzeba, żeby wystawić receptę, trzeba zdiagnozować to wszystko, co się dzieje. Więc trzeba przeaudytować spółki, przeanalizować, przeprowadzić rozmowy. Te spółki ja wszystkie powoływałem do życia, je znam, więc dla mnie to żaden problem. Wchodząc na stanowisko burmistrza, widząc, co się dzieje i te projekty, które my rozpoczęliśmy, one w tej chwili są w trakcie realizacji, także nie ma to rzeczy trudnych. Natomiast chciałbym powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, co obserwuję i nawet miałem przyjemność i sposobność rozmawiać bardzo pozytywnie w trudnych czasach i czasie, tak naprawdę jak widzę, obserwuję to z boku i z relacji mieszkańców, ale też z artykułów prasowych, odtrącenia Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego bardzo pozytywnie oceniam. Jego działalność dzisiaj mamy już nawet wspólne plany przeniesienia w inne miejsce, wspólnych projektów, które są niezbędne. Przeznaczenie tego terenu na działki budowlane, a przeniesienie na strefę gospodarczą, zainwestowanie w autobusy elektryczne i hybrydowe. Oni dzisiaj potrzebują więcej miejsca, oni potrzebują innego taboru i jeżdżenia. Tak? Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Pan Sebastian Kulesza. Ciekaw jestem, jak będzie pan chciał przenieść również stację benzynową z tamtego miejsca, bo wydaje mi się, że będzie to trudne mimo wszystko, ale to pana plany. Z mojego punktu widzenia działalność spółek miejskich oceniam pozytywnie, natomiast na pewno są kwestie, które należy poprawić. I tutaj zarówno w głosach mieszkańców, w te głosy należy się wsłuchiwać, jak i starać się udoskonalać pewne rozwiązania, które już zostały wdrożone. Czy to w przypadku odbioru odpadów, czy to w przypadku komunikacji. Proszę zobaczyć, mamy teraz sieć puszczoną po całym mieście, z której korzystają wszyscy mieszkańcy i chwalą sobie to, że funkcjonuje to dobrze, natomiast na przykład kursy, które czasami chcą, żeby dopracować, żeby zaproponować inne godziny niż są w rozkładach, jest to, myślę, że do zrobienia. Natomiast jeśli chodzi o pensje prezesów spółek, jak Państwo porównają sobie z tym, co bywało w zeszłych latach, to jest to taki próba zaczarowania rzeczywistości. Te pensje są wysokie, ale nie za wysokie, wydaje mi się, stosunkowo do tego, co działo się przed laty. A chciałem powiedzieć, że to tylko uda, że ktoś za połowę pensji będzie pełnił tak ważną funkcję. Myślę, że ci ludzie muszą być również dobrze wynagradzani. Dziękuję. Dziękujemy. Pani Małgorzata Kalinowska. Drodzy Państwo, myślę, że w każdej spółce coś jest do poprawienia, bo sama jestem, tak jak powiedziałam, pracownikiem szkoły i w Żeganiu jestem codziennie. Mamy również firmę rodzinną, więc jak gdyby widzę
minusy funkcjonowania niektórych spółek. Chodzi to o czystość, chodzi również o wieczne naprawy w zakresie kanalizy, funkcjonowania MZK. O tym również dowiedzieliśmy się na debatach prowadzonych przez ostatni rok czasu od mieszkańców, z jakimi problemami się zmagają każdego dnia. W związku z tym, że każda spółka ma swojego prezesa, uważam, że przede wszystkim trzeba rozmawiać z prezesami, z jakimi problemami się zmagają i z czego one wynikają, w jaki sposób można pomóc. I oczywiście ich pracownikami, bo drodzy Państwo, prezes również sam nie dźwiga całej spółki, tylko dźwiga ze swoim zespołem. Więc jeżeli trafiam do prezesa, muszę trafić też do jego pracowników, bo to musi wszystko być synchronizowane, abyśmy my odczuli jako mieszkańcy, że w naszym mieście jest dobrze. Dziękuję. Dziękujemy. Pan Daniel Marchewka. Dziękuję za to pytanie. Zacznę od tego, że wiedzą powszechną nie jest, iż spółki miejskie są majątkiem należącym do mieszkańców miasta Żagań. Uważam, że wiele rzeczy i wiele aspektów funkcjonowania spółek należy poprawiać, zmieniać i dostosowywać do tego, co się w tej chwili dzieje i jakie są potrzeby oraz wymogi oraz ryzyka, jakie towarzyszą funkcjonowaniu tych spółek. Uważam również, że bycie prezesem takiej spółki, jeżeli weźmiemy menadżera średniego stopnia, szczebla, z rynku komercyjnego, wcale nie jest jakąś wymagającą tak naprawdę funkcją. Natomiast ze swojej strony chcę powiedzieć, iż są ogromne zastrzeżenia do MPORD. Ja nie mówię tu o kadrze, ja nie mówię o pracownikach, bo pracowników MPORD, ŻWiK, TBS, MZK, czy Arena mają wspaniałych. Natomiast chodzi o to, aby spojrzeć na to globalnie i przebijać pewien szklany sufit, który w tych spółkach jest. I w związku z tym nie mam żadnych obaw, jeżeli chodzi o rozmowy z ewentualnymi prezesami czy z osobami kierującymi spółkami, jeżeli chodzi o zmianę ich uposażeń czy zmianę uposażeń członków rad nadzorczych. Ze względu na to, iż uważam, że jest ogromna dysproporcja i takie są oczekiwania mieszkańców. A jeżeli to ma nas łączyć, żebyśmy tworzyli wspólnotę i wzajemne zaufanie, to jestem gotowy podjąć taki trud. Dziękuję uprzejmie. Dziękujemy. Pan Tomasz Nowak. Szanowni Państwo, jako radny w tej kadencji dosyć sporo spracowałem tutaj z żagańskimi spółkami. Mam o nich dobre znania, ale myślę, że tutaj nie moje zdanie jest najważniejsze, tylko zdanie jest najważniejsze mieszkańców, tak, których my reprezentujemy. Z tego, co mieszkańcy mi przekazują, a też staram się to przekazywać władzom miasta, tutaj bardzo dobra zmiana zaszła na stanowisku prezesa Areny Żagań. Tutaj często z nimi pracuję i mam tutaj o prezesie jak najlepsze zdanie. Tak samo jeżeli chodzi o prezesa ŻWiK-u. Tutaj mieszkańcy wyrażają się same w superlatywach. Wiadomo, są problemy, które należy też rozwiązywać. Jak każda spółka miejska ma też swoje problemy. Jeżeli chodzi tutaj o uposażenia, to ono musi być adekwatne w stosunku do tego, jak dany prezes się stara. Tylko jak tutaj wspomniał pan Marchewka, na rynku komercyjnym wcale te uposażenia myślę, że są dużo wyższe niż obecne uposażenia. Nieprawda? Ja uważam, że prawda. Aczkolwiek one powinny być zależne od efektów osiągania. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Przechodzimy do pytania piątego. Prognozy demograficzne jednoznacznie wskazują na coraz mniejszą liczbę ludności oraz dzieci. Co sądzi pani, pan o likwidacji małych szkół? Czy którakolwiek żagańska szkoła jest lub będzie zagrożona likwidacją? Maksymalny czas na odpowiedź 1,5 minuty. Rozpoczyna pan Sebastian Kulesza. Szanowni Państwo, rzeczywiście od wielu lat zarówno nasze miasto, jak i cała Polska zmaga się z rosnącym niżem demograficznym, czyli zmniejszoną liczbą urodzeń w kraju i jest to rzeczywiście dużym problemem. Natomiast chciałem Państwa pocieszyć z tego względu, że nominalnie ta liczba w Żaganiu spada, natomiast jeżeli popatrzymy na dzieci, które przychodzą do naszych przedszkoli, okazuje się, że bardzo często ci rodzice wyprowadzają się w pobliże Żagania, pracują w Żaganiu i wciąż dowożą te dzieci tutaj do Żagania, do przedszkoli i szkół. I mamy taką tendencję, która pokazuje, że nie jest dobrze,
ale nie jest też tragicznie i że w miarę możliwości będziemy w stanie ten trend utrzymać. Na pewno w przypadku tych małych szkół są one bardzo popularne i proszę zauważyć, że mają duże osiągnięcia. Czyli uważam, że likwidacja małych szkół, czy to na Moczyniu, czy to na Kolonii Laski, nie wchodzi w grę, bo te szkoły będą się rozwijały. Co do szkół w centrum miasta, tu będzie się trzeba zastanowić, jak właściwie podjąć takie działania, które pozwolą na zachowanie tego stanu liczbowego uczniów, który jest obecnie, tak żeby go nie zmniejszyć, nie doprowadzać do zwolnień nauczycieli. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Pani Małgorzata Kalinowska. Drodzy Państwo, żagańska oświata jest bardzo ważna. Tam są dzieci, tam są rodzice, więc powinna być pod szczególną opieką każdej osoby rządzącej. Mamy w Żaganiu 1710 uczniów w szkole podstawowych, 422 przedszkolaków. Mamy szkoły, które funkcjonują w dwóch dzielnicach oraz w naszym mieście. I drodzy Państwo, kiedy jeszcze uczęszczałam do szkoły numer 7, to były takie lata 90., gdzie sama żagańska siódemka mieściła 1300-1400 uczniów, prawda Sławek? Tak. I była jeszcze na trzy zmiany. Ale drodzy Państwo, teraz jest kolejny bardzo ważny aspekt. Zdrowie psychiczne uczniów, które niestety z roku na rok jest coraz w gorszym stanie. Sama mam do czynienia z bardzo wieloma badaniami i musimy na ten aspekt bardzo, ale to bardzo zwrócić uwagę. I sądzę, że tutaj wszyscy Państwo, jak jesteśmy, musimy podjąć pracę psychologów w szkole, których jest naprawdę bardzo mało. To minimum, które wskazuje ministerstwo na dzień dzisiejszy, niestety jest niewystarczające. Zatem zdrowie psychiczne naszych uczniów, jakość kształcenia i warunki są najważniejsze i na to będę kładła szczególny nacisk. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Pan Daniel Marchewka. 55 milionów złotych. Tyle w tegorocznym budżecie jest przypisane, jeżeli chodzi o wydatki na oświatę. To jest święte. Jeżeli chodzi o każdą złotówkę wydaną na oświatę, jest to inwestycja. Natomiast jeżeli chodzi o zakłusy czy rozmowy w ogóle jakiekolwiek o likwidacji, zmianach i tym, co mogłoby zaszkodzić małym szkołom w Żaganiu, to mogę powiedzieć, że szkoły podstawowej numer 3, szkoły podstawowej numer 4, jeszcze będąc przewodniczącym miasta, broniłem z ludźmi jak niepodległości, bo były plany, aby stały się filiami większych szkół. Dla mnie te szkoły są ogromnie ważne ze względu na to, że tworzą również zaplecze kulturalne dla dzielnic Żagania. Ja akurat mogę też pochwalić się konkretnymi zapisami w swoim programie wyborczym i tym, że już będąc burmistrzem planowałem wybudowanie sal gimnastycznych przy tych szkołach, zarówno przy trójce, jak i przy czwórce. I myślę, że to jest najlepszy po prostu sposób, aby te szkoły rozwijać i aby one otrzymywały swoje funkcje. Natomiast podkreślam, każda szkoła, każdy nauczyciel, każdy uczeń, każdy rodzic żagańskiego dziecka są dla nas naprawdę na wagę złota i są niezwykle ważni. W związku z tym nie wyobrażam sobie jakiegokolwiek działania, które mogłoby ich pokrzywdzić. A wraz ze mną będzie Zbigniew Białkowski, który jest w tych szkołach znany. Dziękuję uprzejmie. Dziękujemy. Pan Tomasz Nowak. Szanowni Państwo, w obecnej kadencji Rady Miasta jestem członkiem Komisji Oświaty i powiem, że ten problem to często na sesjach, na komisjach oświaty był poruszany. Tak jak powiedział tutaj pan wiceburmistrz, jest źle, ale nie jest aż tak bardzo źle, ponieważ właśnie jak wspomniał, dużo dzieci tutaj chodzi do żagańskich szkół, nie stricte z miasta, ale z zewnątrz. I to w sumie ratuje na dzień dzisiejszy nasze szkoły. Naszym priorytetem było to, żeby żaden nauczyciel nie stracił pracy. Tutaj też korzystając z okazji, jako radny promowałem tutaj w tej kadencji pozyskiwanie środków przez szkoły z Funduszu Młodzieżowego. Na początku szło to dosyć opornie, ale później z tego co się zorientowałem, chyba wszystkie szkoły w Żaganiu skorzystały z Funduszu Młodzieżowego. Została odnowiona kawiarenka w Sześciące, tutaj szkoła numer 59, tu mówimy o szkołach średnich, też skorzystała szkoła podstawowa numer 2. Tutaj jest z panią dyrektor, bardzo dobrze mi się spracowało
Jak wspomniałem, rzeczywiście jest ten trend, który tutaj pani redaktor wspomniała, ale co nie oznacza, że tutaj jako władze miasta nie możemy tego trendu spróbować też odwrócić. Są ku temu odpowiednie instrumenty i myślę, że jeżeli jestem burmistrzem, byśmy je zastosowali. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Pan Sławomir Kowal. Tak, szanowni Państwo, sytuacja jest tragiczna, jest zatrważająca. Mamy wszystkie szkoły utrzymane i niech tak będzie, tak musi być. Nikt nie chce ich likwidować, chcemy inwestować. Konkrety Kowala mówią o tym, właśnie o wsparciu, o pomocy psychologicznej, o pedagogicznej, o stomatologii, wielu, wielu innych rzeczach, o inwestycjach w sale sportowe, bo musimy być zdrowi, tak? Ale, szanowni Państwo, w miastach sąsiednich przyjaciele się z nas śmieją. Mówią, za chwilę stracimy prawa miejskie, oczywiście pół żartem, pół serio. Zgadzam się z panią redaktor, że ta sytuacja i ta malejąca liczba mieszkańców i dzieci woła naprawdę o pomstę do nieba. Pani Kalinowska przytoczyła tu przykład. Za naszych czasów tyle, ile dzisiaj i te wszystkie szkoły istniały, były w jednej szkole, w siódemce naszej. I coś musimy z tym zrobić. Kadrę mamy bardzo dobrą. Młodzież chce, chodzi, wydatki są wysokie, a wyniki no, budzą niepokój, tak? Wyniki budzą niepokój, panie Kulesza, tak, budzą niepokój, a pan jest no, pedagogiem i powinien pan, na papier na kseru nie ma w szkołach, na wiele rzeczy nie ma, a, no szkoda, więc konkrety Kowala odsyłam do nich, mówią o tym wszystkim, mówią jak to rozwinąć, jak nie likwidować małych szkół, jak inwestować w nie, jak inwestować w kapitał ludzki, jak inwestować, żeby te dzieci chciały tutaj żyć w naszym mieście. Dziękuję. Dziękujemy. Pytanie szóste. Jaki ma pan pomysł na poprawę opieki medycznej w Żaganiu? Czy Żagań definitywnie pożegnał się z porodówką i innymi oddziałami szpitalnymi? Czy miasto może realnie wpłynąć na działalność szpitala, skoro nim nie zarządza? Maksymalny czas na odpowiedź 1,5 minuty. Rozpoczyna pani Małgorzata Kalinowska. Ja myślę, że żaden włodarz nie może powiedzieć, że nie ma na to wpływu. Po to budujemy pozytywną komunikację i relacje ze starostą żagańskim czy ze szpitalem 105, by przedstawiać swoje problemy mieszkańców naszego miasta i o nich po prostu walczyć. I myślę, że jeżeli i starosta, i burmistrz żagański będą wzajemnie siebie dopingować, aby pewne oddziały nie były zamykane, a wręcz przeciwnie, żeby specjaliści trafiali do naszego miasta, bo to jest, drodzy, niezbędne. Zdrowie jest najważniejsze. Nie może być teraz tak, że uczeń, który ma problem ze wzrokiem, wskazuje na to pielęgniarka, czeka pół roku na okulistę. Jeżeli rodzica nie stać, żeby pójść prywatnie do gabinetu prywatnego na Dworcową, to drodzy Państwo, to dziecko pół roku męczy się, nie widząc dobrze z tablicy. To samo i ze stomatologią, więc absolutnie jestem za tym, żeby prowadzić dialog, rozmawiać po to, żeby mieszkańcy naszego miasta, ale przede wszystkim dzieci, miały dostępność do podstawowej opieki zdrowotnej. Więc jestem za dialogiem, jestem za współpracą i żeby osiągnąć jakiś konsensus, to na pewno się nie otrzyma tego z pozycji biurka. Trzeba wsiąść w samochód, pojechać, porozmawiać, być może jeszcze jakiś udział innych osób trzecich, ale trzeba zawalczyć o to zdrowie. Tak po prostu uważam i tak zrobię. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Pan Daniel Marchewka. Obroniliśmy ginekologię. Chciała grupa osób zlikwidować ją. Gdy byłem burmistrzem, mieszkańcy Żagania powiedzieli nie. I to jest pewien kierunek, który za chwilę podkreślę, jak powinniśmy działać. Natomiast, szanowni Państwo, w tej chwili tej ginekologii nie ma. Jak tworzono tymczasowy oddział związany z COVID-em? Już wtedy powiedziałem, że ona tutaj nie wróci. I nie wróciła. I dlatego ja uważam, że nie można się po prostu uginać i akceptować tego, co nam nie odpowiada. Dialog jest ważny. Rozmowy są ważne. Relacje są ważne. Ale najważniejszy jest interes miasta. I w tym interesie trzeba po prostu z pełną determinacją działać. Jak chciano likwidować ginekologię w Żaganiu
i nie zaproszono mnie do 105 na spotkanie z przedstawicielem wojska, to ja tam pojechałem i mimo braku zaproszenia, może niekulturalnie, ale wszedłem i zatrzymałem ten proces. W związku z tym mogę powiedzieć jeszcze jedno, żagań wojskiem stoi i to jest klucz do tego, abyśmy, jeżeli chodzi o 105, mogli oddziaływać na resort i to, żeby ci, którzy mają zakusy, aby szpital w jakiś sposób uszczuplić, odjęli od takich pomysłów rękę. I to jest rękojmia tego, że przy pełnej determinacji i wsparciu mieszkańców możemy wywalczyć to, co będzie nam potrzebne. Dziękuję bardzo uprzejmie. Dziękujemy. Pan Tomasz Nowak. Szanowni Państwo, tutaj moi przedmówcy mówią o walce, mówią o zaangażowaniu. Ale przypomnę Państwu, rok temu wraz ze starostwem, tak ponad podziałami, stworzyliśmy petycję, którą wysyłaliśmy do ministerstwa. Powiem Państwu szczerze, oprócz mieszkańców, którzy podpisało się około 6 tysięcy, nie było żadnego zainteresowania, jeżeli chodzi o radnych miejskich. Nie było żadnego zainteresowania, jeżeli chodzi o radnych wojewódzkich. My staliśmy tutaj z moją koleżanką radną Małgorzatą Klorek na ulicach. Zbieraliśmy te podpisy bez żadnego wsparcia innych radnych, więc proszę tu nie mówić o walce kogokolwiek, bo nie zaangażowaliście się Państwo w tą petycję. Sami w sumie to robiliśmy, dzięki tutaj jeszcze mojemu wsparciu Urzędu Miasta i współpracy ze starostą ponad podziałami, więc po efektach na poznacie. Wszyscy mówią o walce, ale nikt z nami, z Państwa, nie stał wtedy na ulicach i nie zbierał podpisów od mieszkańców. Taka jest prawda. A jeżeli chodzi o tutaj o to, jaki to odniosło skutek, tutaj Pani Kowalska wspomniała o okulistyce. Właśnie skutkiem tej petycji jest okulista teraz w szpitalu tutaj u nas w Żaganiu. Zakupiono też nowoczesny sprzęt do diagnostyki. Oczywiście te kolejki są, ja nic twierdzę, że nie, ale to jest wina. Pół roku, 6 miesięcy. To jest wina systemu, a nie tutaj, że chodzi o władzę lokalną. Oczywiście my możemy lobbować tutaj za tym, żeby ten system udrożnić, ale to mówię, to nie jest też w kompetencjach burmistrza, aczkolwiek, tak jak wspomniałem, za środkiem była ta petycja i ona się sprawdziła. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Pan Sławomir Kowal. Szanowni Państwo, jako burmistrz miasta Żagań w poprzednich latach dofinansowywałem ten remont szpitala żagańskiego. Już nie wspomnę o zakupie sprzętów czy karetek. Szpital jest bardzo fajny, mały na miarę Żagania, natomiast po latach przehandlowano ten szpital dla miasta ościennego i dzisiaj musimy się z tym mierzyć. Nie przyjmuję do wiadomości, że to jest powiatowe, więc burmistrz nie ma na to wpływu. Ma. Dokładnie. I szanowni państwo, pokusiłem się o spotkanie z moimi przyjaciółmi w 105 szpitalu, rozeznać temat. Jesteśmy już umówieni na spotkanie z posłami z Komisji Zdrowia. Wszystko jest do zorganizowania, a Żagań potrzebuje dobrej, specjalistycznej opieki w tym naszym małym, sympatycznym szpitalu na miarę Żagania. Tak? Więc nie ma rzeczy niemożliwych, wystarczy i trzeba z ludźmi rozmawiać, a nie problem od siebie odpychać do powiatu, a powiat do 105, a 105 znowu, że nie ma pieniędzy z NFZ-u i tak dalej. Nie przyjmuję takich rzeczy do wiadomości. Jestem za tym, żeby stworzyć w Żaganiu dobry szpital ze specjalistami, to o czym tutaj mówiono, i miasto jest od tego, żeby pomóc tym wszystkim, żeby wspierać tą całą organizację. Dziękuję. Dziękujemy. Pan Sebastian Kulesza. Ja tylko dodam, że miasto tak naprawdę co roku wspiera szpital poprzez to, że szpital jest anulowany ten podatek, który szpital miałby płacić. W tej kadencji, tak jak panowie radni przyznają, zakupiliśmy dla szpitala tomograf komputerowy, więc to wsparcie jest na bieżąco. Już nie mówię o pandemii, kiedy to wsparcie naprawdę szło w wielu tysiącach złotych. Słyszę tutaj, uratowałem ginekologię. Szanowny panie radny, uratowali to ludzie, którzy stali pod szpitalem, byłem tam wśród nich i to było troszeczkę łatwiejsze, powiem państwu, bo wówczas nie było pandemii. Rzeczywiście ma pan rację, że pandemię wykorzystano do tego, żeby zlikwidować oddział ginekologiczny. W 2020 roku w lipcu byłem w Ministerstwie Zdrowia. Wówczas wraz z podpisami mieszkańców zawiozłem je do jednego z departamentów i dyrektor departamentu w półgodzinnej rozmowie usłyszałem, jakie są plany tak naprawdę zamiast ginekologii. Rzeczywiście zostało to tak zrobione. Nie wysłuchano głosu mieszkańców niestety.
Natomiast jakie jest wyjście? Ja myślę, że nasz szpital potrzebuje menadżera. To był dobry pomysł skierowania tego szpitala pod menadżera z jednego z dolnośląskich miast. I myślę, że do tego namawiałbym starostę powiatowego, bo to on ostatecznie będzie o tym decydował, a ja jako burmistrz wspomogę go w tym działaniu. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Przechodzimy do pytania siódmego. Czy postrzeganie Żagania jako miasta z potencjałem turystycznym to mit czy rzeczywistość? Maksymalny czas na odpowiedź, 1 minuta. Rozpoczyna pan Daniel Marchewka. Potencjał Żagania o charakterze turystycznym, historycznym i te wszystkie uwarunkowania, które tworzą tak naprawdę historię i teraźniejszość Żagania, to jest coś wspaniałego. Jeżeli chodzi o to, czy to jest mit, czy rzeczywistość, to myślę, że jest to rzeczywistość. Natomiast trzeba patrzeć też na to bardzo, bardzo realistycznie i nie sugerować pewnych porównań do największych stolic świata, czy miast, które mogą się po prostu poszczycić takimi walorami. Natomiast jeżeli chodzi o województwo lubuskie, o nasze położenie, o historię, o ogrom zabytków, to jesteśmy moim zdaniem perłą i ja zawsze będę uważał, że ci, którzy chcą przyjechać i zobaczyć, zapoznać się z naszą historią, to mają tutaj coś pięknego do zwiedzania i sprawdzenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Tomasz Nowak. Szanowni Państwo, tak jak wspomniałem na początku, tak jeżdżę po innych miastach tutaj województwa lubuskiego, to często mieszkańcy tych miast właśnie o Żaganiu wspominają jako właśnie o perle, jeżeli chodzi o zabytki, a nie do końca widzę to w naszych mieszkańcach i też do końca tego nie jestem w stanie zrozumieć, staram się to zmieniać. Oczywiście Żagań ma potencjał turystyczny, aczkolwiek są pewne tutaj problemy, jeżeli chodzi o to, jak gościmy tych turystów, tak? Kiedy mają dostęp do zabytków. Powinien być taki stworzony system, który byłby całościowo. Jeżeli przyjeżdża do Żagania turysta, to nie musi pukać do drzwi, które nie są mu otwierane, tylko powinien być goszczony jak gość. Nawet to świadczy o tym ilość środków, jakie przekazał rząd tutaj na remonty żagańskich kościołów, na remonty murów obronnych. Myślę, że tutaj, że jest potencjał, tylko kwestia jest tej reformy, jeżeli chodzi o turystykę w Żaganiu, żeby był to system goszczenia turystów. Dziękuję. Dziękujemy. Pan Sławomir Kowal. Tak, drodzy Państwo, oczywiście, że tak. No, stworzyliśmy produkty turystyczne, produkty promocyjne, na przykład takie jak Great Escape, jak My Cztery Pancerni, jak Offroadowa Stolica Polski i wiele, wiele innych. A z tym najważniejszym, z 11. Lubuską Dywizją Kawalerii Pancernych, Wojskowa Stolica Polski. A wiele z tych produktów zostało, tak nazwijmy to kolokwialnie, wyrzuconych, wyciętych, a też bardzo mnie dziwi w ogóle brak inwestycji w nasze muzeum. To jest produkt, Wielka Ucieczka jest produktem światowo, na miarę świata i powinniśmy w tym kierunku iść i będziemy w tym kierunku iść, odtworzymy to. Turystyka jest gałęzią gospodarki, Żagań ma co pokazywać i musi się tym chwalić. Punkt informacji turystycznej również udało się stworzyć przed laty. Dzisiaj są różne opinie na funkcjonowanie tego punktu, ale on musi funkcjonować i on musi przejąć na siebie obowiązek tego całego ruchu. Dziękujemy. Pan Sebastian Kulesza. W 2019 roku zorganizowałem spotkanie wraz z stowarzyszeniami zajmującymi się turystyką w Żaganiu, Żagań oczami turysty. I wówczas pojawiły się takie zarzuty, że co to za miasto turystyczne, skoro nie ma planów miasta odnowionych, skoro nie ma możliwości zwiedzania pałacu, nie ma możliwości zwiedzania biblioteki. W zasadzie, panie burmistrzu, nawet jak ktoś ma potrzebę, to toalety też nie ma. I proszę zauważyć, że w ciągu tych lat to wszystko zostało przywrócone tutaj miastu. Czyli mamy plany, mamy możliwość zwiedzania pałacu nawet w formie elektronicznej, czego wcześniej nie było. Biblioteka regularnie prowadzi wycieczki. I proszę Państwa, ci ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają, ponieważ moja żona ma okazję oprowadzać takie wycieczki, przyjeżdżają z Polski i z całej Europy, podziwiają to miasto i zgadzam się z tym, że tutaj niestety nie doceniamy tego, co mamy. Natomiast pełna zgoda również co do tego, że Centrum Informacji Turystycznej należy tutaj
ulepszyć jego działanie. Dziękuję. Dziękujemy. Pani Małgorzata Kalinowska. A ja mam zupełnie inne zdanie, jeżeli chodzi o nasze miasto turystyczne, a mówię to dlatego, że mamy swoją działalność Kali Cafe w centrum miasta i bardzo często spotykamy się z turystami. Chciałam tylko powiedzieć, że turyści, którzy trafiają na Małą Czarną do naszej kafejki, jak gdyby z automatu wskazują na kilka ważnych rzeczy. Przede wszystkim to, o co tutaj z mężem bardzo walczyliśmy w Urzędzie Miasta, żeby w jakiś sposób przesunąć autobusy, bo czy u Keplera, czy w Kali Cafe, jaki to jest odpoczynek turysty, który pije przy rurze wydechowej z autobusu. No niestety bardzo było trudno uzyskać pozytywne efekty. Sami jeździliśmy do MZK, prosiliśmy prezesa firmy, kierowców indywidualnie, żeby w jakiś sposób nie stawali tam autobusami. W mniejszym czy większym stopniu to się udało, ale szczerze mówiąc wszystkie okoliczne miasta jeżdżą bardzo dużo i pewnie Państwo też. Nasze centrum jest jednym wielkim rondem autobusowym i wkoło same przystanki. Czas się kończy, przepraszam bardzo. Zatem, drodzy Państwo, informacja turystyczna w naszej kafejce jest, ale musimy odsyłać do pałacu, bo nie wiedzą, gdzie w którą stronę mogą się udać. A przejście drogą Keplera poprzez do Placu Klasztornego, gdzie jest mnóstwo śmietników ze śmieciami, które wychodzą Pani z tych pojemników, nie przyciągają turysty. Zatem uważam, że bardzo nam daleko do miasta turystycznego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czas upłynął. Pytanie ósme. Jakie żagańskie organizacje, stowarzyszenia, kluby pani pan zna i z którymi chciałby współpracować, wspierając jednocześnie ich działalność? Maksymalny czas na odpowiedź, 1 minuta. Rozpoczyna pan Tomasz Nowak. Szanowni Państwo, sam jestem prezesem stowarzyszenia, więc tutaj wiem, z czym się wiąże praca w takim stowarzyszeniu. Na co dzień i zawodowo, i prywatnie współpracujemy tutaj z klubem Czyczarni Żagań. Ja też mam klub piłkarski, wiem, z czym to się wiąże. Też jako radny współpracowaliśmy tutaj ze Szonem. Tak jak powiedziałem wcześniej, zależało mi bardzo, jeżeli tutaj rozpocząłem kadencję w Radzie Miasta, na tym, żeby aktywizować żagańskie społeczeństwo. I myślę tutaj, że drogą właśnie do aktywizacji jest wspieranie też przez urząd stowarzyszeń. To one są najbliżej ludzi. Tutaj też uczestniczyłem w komisji, która tutaj często spotykała się z stowarzyszeniami. Mają one dobre zdanie o Urzędzie Miasta, aczkolwiek też nie ukrywam, że też ta praca wymaga poprawy. Tak? Sam mam stowarzyszenie, wiem, jak to robić, wiem, z czym oni się borykają. Dziękuję. Koniec. Kolejny pan Sławomir Kowal. Szanowni Państwo, jeżeli mi pamięć nie myli, to w Żaganiu istnieje ponad 60 takich stowarzyszeń i fundacji, ale są również społecznicy. Konkrety Kowala mówią o współpracy z NGO-sami, z ludźmi z Żagania, którzy angażują się w pomoc społeczną, w charytatywną, we wolontariat. Nie można mówić tutaj o wybranym klubie, ale na pewno o wszystkich, a na pewno o tych, którzy chcą cokolwiek zrobić, są kreatywni, są aktywni. Tak? Miasto jest do tego, żeby wspierać taką działalność, żeby pomóc społecznikom, żeby wolontariat unieść o poziom wyżej, przynajmniej o poziom wyżej w naszym mieście. Dziękuję. Dziękujemy. Pan Sebastian Kulesza. Jestem niezmiernie szczęśliwy, że przez te ponad 5 lat było mi dane współpracować z wieloma stowarzyszeniami, które pojawiały się w Urzędzie Miasta ze swoimi pomysłami. I powiem Państwu, że to jest niezwykłe, jak duży potencjał Żagań ma również w tym względzie, ponieważ to są stowarzyszenia turystyczne, stowarzyszenia miłośników historii, stowarzyszenia sportowe, stowarzyszenia kulturalne. Jest tego naprawdę sporo. Nie miałbym serca wybierać kogokolwiek. Chciałem powiedzieć, że za każdym razem, kiedy Państwo przychodzili do nas, te propozycje, które mieliście, nie były odbijane, piłeczka nie była odbijana, nie byliście odsyłani. Za każdym razem przychylaliśmy się do Waszych propozycji, ale chciałbym to udoskonalić. I mam taką propozycję, żeby po objęciu Urzędu Burmistrzowskiego organizować co roku spotkania z Państwem w ramach tego, żeby poznać Państwa potrzeby na dany rok, żebyśmy mogli to właściwie zaplanować. Dziękuję. Dziękujemy.
Pani Małgorzata Kalinowska. Drodzy Państwo, przez 15 lat będąc osobą funkcyjną, każdy, kto przychodził do mnie z jakąś inicjatywą, zadawałam pytanie, w czym mogę pomóc. Chciałabym to pytanie pozostawić dla wszystkich, którzy są bardzo mocno zaangażowani. Mnóstwo jest na terenie naszego miasta miłośników, hobbystów i naprawdę warto tych ludzi wspierać. Trudno tutaj wymieniać, kto by otrzymał tą pomoc pierwszy, kto drugi, kto trzeci. Uważam, że to nie na tym rzecz polega. Niemniej jednak są to fantastyczni ludzie z ogromnym potencjałem, zaangażowaniem i myślę, że nawet oni w jakiś sposób odciążają Urząd Miasta, Burmistrza, pracowników, ponieważ to, co oni robią, to jest ich pasją. Zatem będę chciała wspierać pasję tych ludzi, bo wiem, że ta pasja przełoży się na mieszkańców miasta Żagania. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Pan Daniel Marchewka. Już nawet nie chciał. Uważam za obowiązek współpracować z organizacjami pożytku publicznego, ze stowarzyszeniami każdego szczebla i zajmującymi się od sportu, który jest wspaniały, po pomoc zwierzętom, po działalność charytatywną, po pomoc drugiemu człowiekowi, po kwestie związane z kulturą i dziedzictwem miasta. Bo uważam, że tutaj w tym przypadku wartością dodaną, jeżeli chodzi o miasto, jest to, w jaki sposób traktujemy organizacje pozarządowe i w jaki sposób współpracujemy właśnie z tymi ludźmi, którzy często poświęcają swój czas i swoją energię praktycznie za darmo. I w związku z tym trzeba doprowadzić do sytuacji, w której skonsoliduje się jeszcze ten system, aby mógł bardziej wspierać te stowarzyszenia. I ja ze swojej strony mogę powiedzieć tylko tyle. Kiedy miałem przyjemność, to współpracowaliśmy ze wszystkimi i to, co było możliwe, uczyniliśmy i myślę, że pozostał po nas bardzo dobry ślad. Dziękuję uprzejmie. Dziękujemy. Pytanie 9. Jaka infrastruktura jest najbardziej potrzebna w Żaganiu i jakie są najpilniejsze inwestycje? Maksymalny czas na odpowiedź 1,5 minuty. Rozpoczyna pan Sławomir Kowal. Infrastruktura. Szanowni Państwo, na pewno niezbędna i bardzo potrzebna w Żaganiu jest remont głównych dróg i chodników. Od Jana Pawła II, gdzie jest wyremontowane przez województwo chodnik, ulica jest przecież centrum miasta po ulicę Żaganny i drogi na Formozie, one nie były od lat remontowane. Infrastruktura do obsługi inwestora. Panowie rozpoczęli inwestycje, jednak widzimy jak to kuleje i widzimy co się z tym dzieje. Mrzonki o inwestorze, jestem całym sercem za. Tylko gdzie i kiedy i widzimy, co się tam dzieje ze stanowiskiem archeologicznym. Szanowni Państwo, wiem jak to zrobić. Sprowadziłem do Żagania kilkunastu inwestorów. Pieniądze na budowę infrastruktury leżą na wyciągnięcie ręki w różnych projektach, działaniach, w różnych ministerstwach i w Urzędzie Marszałkowskim. Nie wspomnę już przecież o basenie otwartym, który od lat, a koncepcję zostawiłem w roku 2012 na biurku w Urzędzie Miasta. Do dzisiaj nie ma tego basenu. Jest wiele do zrobienia. Dziękuję. Dziękujemy. Pan Sebastian Kulesza. Dziękuję bardzo. A propos strefy, to Pana decyzja tak naprawdę spowodowała, że ta strefa jest umieszczona w pobliżu miejsca, które jest archeologicznie bardzo cenne. I problem polega na tym, że zarówno w latach 70. jak i 90. tam były prowadzone badania. I można było przewidzieć, że umiejscawiając tam strefę będziemy mieli problemy. Ale proszę Państwa, ta inwestycja, która tam się dzieje, jest do właściwego momentu, do tej działki, która później pewnie będzie musiała zostać wyłączona. Więc ta infrastruktura tam powstanie. To, na co bym kładł nacisk, to na pewno na drogi szutrowe, drogi gruntowe, te, które są najbardziej zaniedbane i z którymi najczęściej mieszkańcy do nas przychodzą. Tak, smutna prawda, że niestety te drogi jeszcze u nas są, natomiast można na nie pozyskać środki, tak jak daliśmy przykład tutaj, pozyskując środki na ulicę Kazimierza Wielkiego, która za chwileczkę będzie właśnie
stworzona. Natomiast oczywiście kolejną rzeczą, na którą bym zwrócił uwagę, to na pewno infrastruktura oświetleniowa. 661 opraw LED-owych, które pojawiły się w tej kadencji. Myślę, że należy to kontynuować, ponieważ jest jeszcze wiele miejsc w Żaganiu, które będą tego wymagały, a dobra współpraca z Eneą, którą podjęliśmy, będzie skutkowała właśnie jaśniejszym i bezpieczniejszym Żaganiem. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Pani Małgorzata Kalinowska. Drodzy Państwo, kilkadziesiąt miliardów płynie do nas etapami w ramach KPO. Rozmawiając z wieloma mieszkańcami na spotkaniach, które prowadziliśmy od roku czasu, tych potrzeb naprawdę jest bardzo wiele. I to są takie potrzeby, które trzeba rozpatrzyć dwutorowo. Jedne związane z takim byciem i życiem tu i teraz, czyli wszystkie elementy związane z bezpieczeństwem, a inne, które są długotorowe, ponieważ potrzebują dokumentacji, potrzebują wszelkich zatwierdzeń. W związku z tym to jest wszystko bardzo czasochłonne. Zatem uważam, że mnóstwo jest ważnych inwestycji i teraz jakąkolwiek pierwszą by wymieniła, czy drugą, to pewnie każdy by powiedział, no to w pierwszym rzędzie zrobię to, a my będziemy znowu czekać kolejne 5, a może jeszcze dłużej. Zatem nie, drodzy Państwo, będę rozbudowywała komórkę pozyskiwania środków finansowych, bo z przykrością muszę twierdzić, że co niektórzy moi znajomi są w gminach ościennych, pozyskują ogromne środki finansowe na rozwój swoich gmin, świetnie się tam czują i realizują, a niestety u nas te wszystkie projekty w jakiś sposób kuleją. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Pan Daniel Marchewka. Infrastruktura to jest bolączka nie tylko Żagania, całej Polski, natomiast myślę, że trzeba zacząć od konkretów, a konkretem jest to, aby stworzyć wieloletni program rozbudowy i poprawy infrastruktury w Żaganiu, bo jeżeli przejdziemy się po centrum miasta, mnóstwo chodników, mnóstwo dróg wymaga po prostu naprawienia, zmienienia i teraz od strefy centrum po strefy peryferyjne, Moczyń, Formoza, kwestie związane ze sprzedażą działek, skupiska domków jednorodzinnych, które na przykład nie mają jakiegoś godziwego dojazdu, po całe spojrzenie na infrastrukturę miasta. I musi być program, który będzie chronologicznie przewidywał, jakie będziemy poczyniać inwestycje w tym zakresie ze względu na to, aby mieszkańcy też wiedzieli i byli pewni, że to, co jest tam zapisane, to się stanie. Natomiast współpraca tutaj w przypadku Żagania z powiatem żagańskim i to, aby powstała obwodnica Żagania, która jest planowana na najbliższe lata, no to jest wspaniałe rozwiązanie. Kwestie uzbrojenia i poprawy funkcjonowania stref gospodarczych. Natomiast tym chlebem i solą Żagania to są chodniki i ulice, takie, które naprawdę wymagają ogromnego zaangażowania i poprawy, bo nawet w samym centrum przy moście, jak czasami idziemy, widzimy dziurę, za którą można się powstydzić. Także. Kompleksowo, przede wszystkim kompleksowo. Dziękuję uprzejmie. Dziękujemy. Pan Tomasz Nowak. Szanowni Państwo, ponad 60 milionów złotych przekazał w ciągu ostatnich 5 lat rząd Prawa i Sprawiedliwości w ramach Polskiego Ładu naszemu miastu. To jest program odbudowy zabytków, program inwestycji strategicznych, program rozwoju dróg. Należało w pierwszej kolejności znaleźć te inwestycje, na które są pieniądze, czyli basen, czyli dokończenie strefy, czyli remont murów obronnych, czyli remont ratusza i dokończenie budowy przedszkola. Tak? To robimy w pierwszej kolejności, na co mamy środki. Tutaj, jeżeli chodzi o KPO, tak wielkie nadzieje bym sobie nie robił. Tam będą pożyczki zwrotne, pewnie też z składem własnym, więc tutaj na razie bym się tutaj wstrzymał z chorym optymizmem, jeżeli chodzi o KPO. A realizował to w pierwszej kolejności, na co mamy środki. Ja tutaj powiem szczerze, że mam satysfakcję, że dojdzie do remontu ulicy Mickiewicza, na którą tutaj mieszkańcy bardzo na ten remont liczyli. Jest to droga, wydaje mi się, bardzo ważna dla Żaganian. Znalazły się na te środki w budżecie miasta i tutaj jestem, nie ukrywam, bardzo zadowolony. A takim moim małym sukcesem to jest tutaj pozyskanie około kwoty 100 tysięcy złotych wraz tutaj z pracą z panią naczelnik Urzędu Miasta, panią Agnieszką Fedorowicz. Udało nam się pozyskać 100 tysięcy złotych na doświetlenie przejść dla pieszych. Możemy się cieszyć doświetlonym przejściem. Takim miejscu, wydaje mi się, na którym mieszkańcy czekali, to jest przy pałacu tutaj i na pewno teraz jest bezpiecznie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Pytanie 10.
czy obecne podatki i opłaty lokalne dla przedsiębiorców są adekwatne do sytuacji gospodarczej? Maksymalny czas na odpowiedź 1,5 minuty. Rozpoczyna pan Sebastian Kulesza. Szanowni Państwo, tak jak dla nas wszystkich jako mieszkańców, tak i dla przedsiębiorców na pewno podatki są kwestią ważną. Natomiast ja chciałbym powiedzieć coś innego. Nie podoba mi się sytuacja, w której, to już obserwuję nie pierwszą kadencję, kiedy podatki kształtują się w zależności od końca tej kadencji, czyli pojawiają się podwyżki w środku kadencji i brak podwyżek na koniec kadencji. Myślę, że to nie jest sytuacja zdrowa. Miasto musi się rozwijać i musi bazować również na podatkach. Można stosować ulgi podatkowe dla przedsiębiorców, ale myślę, że przedsiębiorcy bardzo chętnie również, wiedząc, że miasto się rozwija, będą łożyli na rozwój tego miasta, tak jak my wszyscy mieszkańcy, tylko że te podwyżki powinny być drobne, ale systematyczne, a nie kształtować się w zależności od tego, jak układa się kalendarz wyborczy. Moim zdaniem trzeba to zracjonalizować, trzeba to zrobić mądrze, tak żeby ani nie zrobić krzywdy przedsiębiorcom, ale nie pozbawić również miasta wpływu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Pani Małgorzata Kalinowska. Przedsiębiorcy są bardzo niezadowoleni z takiego typu postępowania w zakresie podatków i w związku z tym również nie są zainteresowani współpracą z różnymi klubami, stowarzyszeniami, aby ich wspierać, ponieważ mówią wprost, jeżeli mamy płacić najwyższe podatki, to nie będziemy inwestować w kluby. Jeżeli miasto będzie z nami współpracowało i będzie przekazywało nam informacje, że będziemy w jakiś sposób regulować, tym bardziej, że okres ostatni był bardzo trudny, okres pandemii, która trwała bardzo długo i niestety firmy, które mają różne pewne, no bym powiedziała, jakieś zadłużenia, czy też pożyczki, czy też kredyty, leasingi, no niestety bardzo trudno im było podnieść się z tego marazmu. W związku z tym uważam, że takie spotkania z przedsiębiorcami powinny wrócić do łask Bożych i mimo wszystko powinny być one w jakiś sposób ustalane tak, aby również nasi przedsiębiorcy mogli włączyć się w jakiś sposób finansowanie klubów, stowarzyszeń, bo inne miasta właśnie w ten sposób robią i chciałabym bardzo wprowadzić współpracę między Urzędem Miasta a dużymi firmami. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Pan Daniel Marchewka. Reanimacja. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o podatki, to żegańskim przedsiębiorcom już jest tak ciężko, jeżeli się z nimi naprawdę szczerze porozmawia i zapozna się z bolączkami, to już pozostaje tylko i wyłącznie reanimacja dla wielu firm. I system, w którym nowy przedsiębiorca otrzymuje ulgi, zwolnienia podatkowe, jest systemem, który każe czy ogranicza przedsiębiorców rodzimych, od pokoleń na przykład funkcjonujących w Żegani. Stąd pomysł i propozycja bardzo odważna żegańskiej regresji podatkowej, związanej z tym, że te żegańskie firmy, które już funkcjonują na naszym rynku, mogą liczyć na to, iż co roku właśnie stała kwota bazowa z 2023 roku byłaby zmniejszana o 5% do poziomu minus 25%, co spowoduje, że ci przedsiębiorcy będą mogli te pieniądze skierować na rozwój, na inwestycje. Natomiast damy ten przykład również dla tych, którzy byliby zainteresowani zainwestowaniem w Żaganiu. To jest w województwie lubuskim w tej części chyba jedyne miasto, które naprawdę myśli poważnie o przedsiębiorcach i chce ich do siebie przyciągnąć, a jak już ich przyciągnie, to dba i nie tylko na początku dając ulgi, ale właśnie premiując tych, którzy są solą tej ziemi i którzy przez szereg lat utrzymywali miasto i wspierali je ze względu na to, że po prostu to jest wyjście w stronę żegańskich przedsiębiorców. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Pan Tomasz Nowak. Państwo, nie ma co ukrywać, że przedsiębiorcy
którzy są pracodawcami, też sami przedsiębiorcy są solą tej ziemi. Tutaj nie ma co ukrywać, na co dzień tutaj pracuję z żagańskimi przedsiębiorcami. Myślę, że jeżeli nie wszystkimi, to prawie wszystkimi. Oczywiście każdy przedsiębiorca chciałby mieć niższe podatki. Może system ulg, który wspomniał pan Marchewka, jest dobry. Aczkolwiek tutaj bym uważał z pomocą publiczną, bo bardzo łatwo z tym przedobrzyć i takiej pomocy udzielić nieprawnie. To należałoby zagłębić się w przepisy o pomocy publicznej i pomocy de minimis. Tutaj bym był ostrożny. Jeżeli chodzi o podatki, przedsiębiorcy zwracają uwagę, a zwracają uwagę na składkę zdrowotną, która na dzień dzisiejszy jest chyba największym obciążeniem dla przedsiębiorców. Tutaj wiem z praktyki. No, wszyscy czekają na spełnienie jednej z obietnic obecnego rządu, przynajmniej albo jej zreformowaniem, albo jej całkowitym usunięciem. No, zobaczymy. Myślę, że tutaj nie podatki są problemem. Aczkolwiek wiadomo, każdy chciałby płacić je niższe, ale tutaj wydaje mi się, że głównym problemem jest składka zdrowotna. I myślę, że tutaj na tym powinien obecny rząd pracować. Mówię, a jeżeli przepisy na to będą pozwalały, na system ulg, który będzie zgodny z prawem, to jak najbardziej, dlaczego nie, jest to temat do rozmowy, do konsultacji. Także myślę tutaj, że można było pójść w tym kierunku. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. I pan Sławomir Kowal. Szanowni Państwo, jestem przedsiębiorcą, jestem samorządowcem. W działalności burmistrza jest niezbędne posiadanie umiejętności pogodzenia przedsiębiorczości z czynnikiem społecznym. To jest rzecz najważniejsza. A piękne słowa, tego nie wyleczą. Przedsiębiorcy chcą jednego, nie wtrącania się. To po pierwsze. A po drugie, to przedsiębiorcy będą płacić te podatki, jak ich podatki będą dobrze wydawane, inwestowane w mieście, w żaganiu, miasto będzie się rozwijało. Niestety jest inaczej, stąd też różne głosy przedsiębiorców. Dzisiaj, Szanowni Państwo, jest tak, że od 11 lat, jak obserwuję, nie wtrącałem się w działalność, jeszcze raz podkreślam, miasta Żagań, nikomu nie przeszkadzałem. 11 lat, Szanowni Państwo, to jest mediana wzrostu kosztów jest taka, a dochody, które są najważniejsze, dochody własne, stoją w miejscu, a rosną tylko ze względu na podwyżki podatków. Pięknie tutaj pan wiceburmistrz obecny powiedział, że powinniśmy dążyć do tego, żeby w okresie wyborczym nie robić jakichś dziwnych ruchów, bo miasto potrzebuje na podatku, a jednak te dziwne ruchy są robione. W Żaganiu 97% przedsiębiorców to są mikroprzedsiębiorcy do 9 osób, jak pamiętam. Tak, panie Nowak? Tak. Tak. Nie wtrącajmy się, pomagajmy, wprowadźmy system ulg, zatrudnijmy fachowców do pozyskiwania inwestorów, a co zrobiono? Zlikwidowano właśnie komórkę fachowości Agencji Rozwoju Lokalnego, zlikwidowano fachowców od pozyskiwania pieniędzy unijnych. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, zakończyliśmy pierwszą rundę pytań. Zapraszamy Państwa na 15-minutową przerwę. Do zobaczenia.